witam na ogłoszeniu 11 edycji Wielkopolskiego Budżetu Obywatelskiego, budżetu rekordowego, jeżeli chodzi o liczbę oddanych głosów. Słuchajcie Państwo, łącznie na realizację zadań w tegorocznej edycji, która będzie realizowana w 2024, zaplanowaliśmy ponad 4 300 tysięcy złotych. Złożonych zostało 103 propozycje zadań. 84 zadania przeszły pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną i te zadania zostały poddane głosowaniu mieszkańców. I jak to głosowanie przebiegało? Otóż trwało 19 dni, tak jak to wynika z regulaminu, który został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej Grudziądza. Głosowanie było tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. W tym roku uczestniczyło w głosowaniu 5544 głosujących. To jest rekordowa liczba. W porównaniu do roku poprzedniego jest to około ponad 500 więcej mieszkańców biorących aktywny udział w grudziąckim budżecie obywatelskim. Łącznie oddano prawie 24 tysiące głosów. Te głosy się przecież kumulują. Można oddać na kilka zadań w różnych kategoriach. Do realizacji wybrano w wyniku głosowania oczywiście 39 zadań na łączną kwotę prawie 4 miliony złotych. Wyniki głosowania, jeżeli chodzi o zadania ogólnomiejskie. Pula środków przeznaczona na te zadania to jest 600 tysięcy złotych. Do realizacji przeszły dwa zadania. Pierwsze zadanie, które otrzymało największą liczbę głosów, to jest 782 głosy, ponad 9% osób biorących w głosowaniu. Łączna kwota tego zadania 300 tysięcy. To jest zadanie polegające na posadzeniu 270 nowych drzew dla Grudziądza. Osoba, która zgłosiła ten projekt, jest liderem tego projektu, to Kamil Hejka. Ten projekt bardzo dobrze się wpisuje w Zielony Grudziądz. Jeszcze w tym roku, tej jesieni w Grudziądzu posadzimy kolejne kilkaset drzew, 600-700 drzew, co jest rekordem w pewnym sensie. Dostaliśmy na to też dofinansowanie zewnętrzne. Ten projekt, to mówię, bardzo się dobrze wpisuje w politykę miasta, ale też pokazuje, jakie są potrzeby mieszkańców i że to, że konsekwentnie od wielu lat realizujemy politykę Zielonego Grudziądza, to też widać, że takie są oczekiwania mieszkańców. Drugi projekt, który otrzymał 740 głosów, także projekt na 300 tysięcy, to projekt zgłoszony przez pana Michała Jakubowskiego. Ocalne boisko, wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na Orliku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na Szczemięcinie. Obu panom liderom tych projektów bardzo gratuluję i myślę, że uda się te projekty ogólnomiejskie o najwyższych wartościach bardzo szybko i sprawnie zrealizować. Gratuluję też dyrektorowi szkoły, bo przecież to wzmacnia potencjał siódemki szkoły, która ma bardzo takie mocne tradycje sportowe, ma patrona, który zobowiązuje Bronisława Majnowskiego, naszego mistrza olimpijskiego. Zadania miękkie. Tutaj pula środków 60 tysięcy. Na pierwszej pozycji festiwal rodzinny, integracyjny, Dzień Dziecka, powitanie wakacji, pożegnanie wakacji. Projekt zgłoszony przez pana Piotra Wodę. Projekt o wartości 20 tysięcy złotych. Projekt, który uzyskał prawie 2 tysiące głosów, 27% głosujących w tej kategorii. Drugi projekt, Dzień Pozytywnego Grudziądzanina, projekt zgłoszony przez pana Tomasza Kujawskiego, ponad 1100 głosów, projekt o wartości 5000. Kolejny, 4 pory roku, pani Barbary Labochy-Zielińskiej, 786 głosów, projekt o wartości 20 tysięcy. I ostatni w tej kategorii, Grudziądz dla Planety, to jest seria wykładów i warsztatów z zakresu ekologii i klimatu. Projekt, którego liderem jest pani Anna Orzechowska, 611 głosów, projekt wartość 15 tysięcy. No, składałeś ten projekt drugi raz, w zeszłym roku się nie udało, jakby nie straciłeś chęci, nadziei, teraz się udało, czyli jesteś, rozumiem, bardzo zadowolony.
słowo udało sugeruje przypadkowość. To nie jest przypadek, to jest przede wszystkim zasługa mieszkańców, dyrekcji szkoły, która zabiegała o głos mieszkańców. Tak, to prawda. W zeszłym roku się nie udało, dlatego że niewiele robiliśmy w tym kierunku, żeby zabiegać o głos. W tym roku dużo więcej zrobiliśmy, w szczególności mieszkańcy Strzemięcina. Myślę, że dobrze, że ten Orlik będzie wyremontowany, bo sam jestem mieszkańcem Strzemięcina. Chodziłem do tej szkoły 8 lat, teraz mój syn w tej szkole gra w piłkę czasami, w związku z tym przede wszystkim skorzystają mieszkańcy. Jak mówisz tutaj o to, że w zeszłym roku mniej zabiegaliście o głosy, a teraz bardziej, to co w tym roku zadecydowało twoim zdaniem, że tych głosów jest o wiele więcej i że to przeszło? Osobiste zaangażowanie. Rozmawiałem z każdym w tym czasie, kiedy było głosowanie. Czy oddał głos? Jeśli tak, to dobrze, jeżeli nie, to wręcz namawiałem, żeby po prostu to zrobić. Po prostu aktywnie zabiegać o głos. Z każdym trzeba było porozmawiać. Jeżeli nie oddał głosu, sugerować, żeby właśnie na nasz projekt to, ten głos oddał. Co jest dość ważne, zwróciłem uwagę, że niektóre projekty przeszły głosami 29-38, w związku z tym namawiam wszystkich, żeby na następnym budżecie obywatelskim jeszcze więcej projektów się pojawiło, bo bez względu na to, ile tych projektów będzie, zawsze te pieniądze wracają do mieszkańców tak naprawdę, czy to w postaci książek, czy chodników, czy czegokolwiek. To wszystko jest dla mieszkańców. W końcu możemy decydować tak bezpośrednio o tym, czego potrzebujemy, czego chcemy. Otóż nieskromnie powiem, że zdobyłem hat-trick w tegorocznym budżecie obywatelskim. Dwa z moich projektów przeszły głosami mieszkańców, to znaczy Dzień Pozytywnego Gruzinanina, czyli pewnego rodzaju warsztaty mające na celu szerzyć pozytywną energię w Grudziądzu, a drugie z kolei to tablica dotycząca cmentarza ewangelickiego, takiego zapomnianego na ulicy Grunwaldzkiej. A trzeci mój projekt był to mural Kopernika na placu tutaj miłośników astronomii. On został zrealizowany oczywiście inicjatywą miasta, ale też to była w pewnym sensie jakaś tam moja cegiełka, więc trzy projekty w tym roku uznaję za sukces. No i to pokazuje, że to nie muszą być też te wielkie zadania, ale też, no bo też ktoś przecież z tego korzysta. Czy informacyjnie, czy jak tutaj, nie wiem, chodzi o to, żeby nam tutaj, żeby Gruzińczanie byli bardziej pozytywni, tak? Tak żeby wlać tego pozytywnego myślenia więcej. Myślę, że naprawdę nie są to wielkie nakłady, żeby trochę uśmiechu ludziom przelać. Aczkolwiek jeszcze w międzyczasie myślę, że będziemy informować mieszkańców, jaka będzie formuła tego spotkania, bo tutaj będzie się oddziałać w Spichlerzu 57, więc myślę, że trochę cierpliwości podamy szczegóły. Chodzi o to, żeby zbudować tam maszyny do ćwiczeń, bo najbliższe jest w parku. Ludzie niektórzy nie mają takiej możliwości, żeby tam na przykład dojść, więc jak dla nich będzie bliżej, to też lepiej, bo będą mieli możliwość się więcej poruszać, co jest bardzo ważne dla zdrowia. Tam już jest zbudowany plac zabaw, który jest przeznaczony dla dzieci. Więc myślę, że coś by się jeszcze przydało dla właśnie starszych osób.